Mniej więcej tydzień się zastanawiałem się nad tym, o czym powinien być ten wykład. Wykłady są dla słuchających, nie dla mówiących. O tym zawsze pamiętajcie, kiedy przychodzicie na zajęcia. Macie prawo zadawać pytania, macie prawo prosić o to, żeby wykładowca powiedział wam o czymś, co was interesuje. Macie prawo wchodzić do naszych laboratoriów i współpracować z nami. Początkowo chciałem opowiedzieć o tradycji naukowej na świecie, o wielkich szkołach, o tym, że Nagroda Nobla ciągnie do Nagrody Nobla, ale skonsultowałem to ze studentami starszych lat, 3., 4., 5. roku i z absolwentami UKSW. Absolwenci UKSW, jest ich kilku w mojej grupie badawczej, robią teraz doktoraty w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Powiedzieli mi tak: Robert, studentów pierwszego roku nie interesuje tradycja naukowa, piramidy, takie pierdy. Studentów pierwszego roku interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, chcą mieć pewność, że dobrze wybrali uczelnię. Po drugie, chcą mieć pewność, że mają przed sobą przyszłość. W związku z tym ten wykład w jakimś sensie będzie o waszej przyszłości. Tytuł: co mamy my wspólnego ze światową nauką? To jest ten budynek. To jest budynek uniwersytetu. Ale to nie jest uniwersytet. Uniwersytet z definicji to jest ogół studentów i profesorów. Jeżeli ktoś powie, że jesteście częścią społeczności uniwersyteckiej, to jest to masło maślane, bo wy jesteście uniwersytetem. Tak samo jak i my, profesorowie. Jesteśmy jak dwie połówki jabłka, które spotkały się na jednym wydziale i tworzą pewną całość. Bez was uniwersytet by nie istniał. Bez nas uniwersytet by też nie istniał. Jesteśmy razem. I to jest pierwsza myśl, która natychmiast przychodzi do głowy. Jeśli profesorowie tego wydziału mają coś wspólnego ze światową nauką, to i studenci tego wydziału mają coś wspólnego ze światową nauką. Czy jest ktoś na sali, kto marzy o karierze naukowej? Ręka do góry. Jest. Proszę państwa, bardzo rzadko się zdarza, żeby studenci pierwszego roku myśleli o karierze naukowej. Powód, dla którego tak jest związany z pewnym paradygmatem naukowca, który ukształtował się przez wieki i właściwie do dzisiaj funkcjonuje w naszej świadomości. Następny wykład będzie o przestrzeni kosmicznej i o Marsie, w związku z tym wybrałem Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik, geniusz, człowiek wszechstronny. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale oprócz dzieła De revolutionibus orbium celestium, czyli o obrotach sfer niebieskich, napisał również dzieło na temat wypierania dobrego pieniądza przez zły pieniądz. To był taki Balcerowicz XVI wieku. Czyli zajmował się astronomią, a równocześnie ekonomią. Był niezależny finansowo, ponieważ zarządzał majątkami kościelnymi na Warmii i Mazurach. Miał z czego żyć. W chwilach wolnych, jako hobbysta, obserwował niebo i pisał swoje dzieło. I w tym paradygmacie bardzo trudno odnaleźć się komukolwiek w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym świecie nauka wygląda inaczej. W dzisiejszym świecie nauka, pomijam to oczywiście matematykę, która oparła się nowym trendom, matematycy pracują samotnie. Matematycy nadal są takimi samotnymi geniuszami. Otóż uprawiamy naukę w grupach. Nie jesteśmy wszechstronni. W grupie widzicie państwo, że mamy zarówno chemików, jak i fizyków. Nie trzeba być genialnym, żeby być naukowcem. Jest to normalna praca. Oczywiście jeden wykonuje swoją pracę jak rzemieślnik, jeden może kiepsko ją wykonywać, ale są też artyści. Ci, którzy wykonują swoją pracę z pasją, z radością i którzy osiągają największe sukcesy. To jest akurat moja grupa badawcza i jak państwo widzicie, w tej grupie są zarówno absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, ja akurat kończyłem fizykę teoretyczną na Wydziale Fizyki UW. Są absolwenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy też
ludzi po doktoracie i takich robiących doktoraty z Chin. W grupie są zarówno absolwenci UKSW, właściwie to pisały, osoby pisały pracę magisterską z fizyki, jak i z chemii.